Roar, szczury lądowe, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Janki, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Ryzen 2 Mroczne Wody. Lecimy sobie do obozu piratów. Jesteśmy w drodze, w ostatnim odcinku gadaliśmy sobie z Wasko, wykonaliśmy kilka zadań w samym miasteczku. O ile to miasteczkiem w ogóle można nazwać, bardziej jakąś palisadą, ale w porządku, jesteśmy w drodze, to najważniejsze, tam chyba już się czają jakieś gule, więc ja tam sobie nie będę szedł, ale tutaj mamy za to uroczą, ładną skrzynię. O cholera. Więc warto by było sobie tutaj pozwiedzać troszkę przy okazji. Pięknie, guz jest tutaj, wyzionął ducha, rewelacja, a tutaj czeka na nas piękna, urocza, duża skrzynia. A w niej troszkę złota i zapasy żywności. W porządku, zawsze coś. O, jeszcze jakaś roślinka. A co ta roślinka daje w ogóle? Tym razem już sprawdzam, nie dam się tak zrobić ciula. Regeneracja. Stałe efekty, bonusiki. Bardzo fajnie, ciekawie. Ale może jeszcze nie będziemy sobie tego pożerać, bo może będziemy mogli z tego wytworzyć jakiś magiczny grog, który tych bonusów da aż 5. Dobra, okej. Okay. Jest tutaj kolejna jakaś dzika małpa. Nawet bym powiedział, że 3. Okej. Okay. Jaka? To jest małpa? Szopniasta? Szopniasta małpa. Pięknie. Kasujemy małpę. Patty tutaj kasuje tą, ale jej pomogę, bo coś jej słabo idzie. Fajnie, że ona łapie na siebie target. O proszę, i z małp lecą nam szpony. No, ciekawe, ile za takiego szpona dostaniemy. Jakbyśmy dostali chociaż 5 sztuk złota za jednego, to byłoby całkiem spoko. Mogłoby się zwrócić. O, jakiś stary miecz przy okazji. Srebrny kielich. Roślinki, bardzo fajnie. Zobaczmy sobie, co to jest za miecz w ogóle. Mamy na razie oficerski. A nie, ten miecz jest zdecydowanie słabszy. Spoko, że pozostawili nam chociaż miecz oficerski, pomimo tego, że wywalili nas niby z inkwizycji. Oczywiście to tylko przykrywka, gdybyście nie wiedzieli. Więc lecimy sobie dalej. Tutaj czeka nas jaskinka. Śmiało sobie przez nią zaraz przechodzimy. Mam tylko nadzieję, że nas tutaj coś nie zerze. Ciekawe, czy będą tutaj gnomy, które tak bardzo wkurzały nas w poprzednio, rzucając z nas różnego rodzaju złomem. Tutaj tego złomu aż tak wiele nie ma, ale za to są kokosy. Kokosem chyba tak samo boli jak złomem, więc lepiej by było tego uniknąć. O, tutaj są jeszcze, kurczę, jakieś... O, cholera! Ej, to chyba ta północ! Ej, Patty! Ale że mi się wdupili, co? Ej, my z tym nie damy rady. O, cholera, jeszcze żem przeszczelił. Dobra. Patty, jedziemy z nim. Dobra. Ja tu unikam tych ataków jego. Ale my nie mamy innej opcji niż walkę z tym pająkiem chyba. Chyba, że chodzi o tamtą jaskinię, całkiem możliwe. Dobra. Wywalę mu, dostał. Stówka. Dobra, okej. Okay. Up, cofka. Patty tam go kosi. Ten pająk nie wie, co za bardzo sam zrobić. Chociaż tyle. Dobra, ja tutaj uciekam, Patty go skopa. No, Patty, twoja kolej. Dobra, teraz moja kolej. O kurde, pudło. Patty się wychuśtała. No, chyba sobie nie poradzimy z tym pająkiem tak łatwo. Teraz się zrobimy. O, cholera, jasna. No, jest on dość mocny. Dobra, ja się może troszkę wycofam. Może Patty niedługo wstanie. A ja go będę tutaj starał się kajtować trochę. No, kurde. Zasłonił się, dlatego chyba nie siadło z pistoletu. No, nie. No, pająk jest trochę, kurczę, duży. Wyhodowali cholerstwo spore. Dobra. Ja się tutaj dalej cofam. No, cwaniak się tutaj zasłania dość mocno. Ała. To bolało. Dobra, na szczęście niewiele mu zdrowia już zostało. O ty oj! Ała! Patty wstała, dobra. Elegancko, to grzejemy go dalej. 210 expa? Jeszcze jakąś złotą głowę przy okazji zyskałem. Ja jestem chyba w miejscu, w którym ja być nie powinienem. Tak mi się coś zdaje.
że nie bardzo ja tutaj powinienem sobie jeszcze chodzić, ale możemy za to wykorzystać tą złotą głowę. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Dobra. Otworzyłem jakiś kurde tutaj grobowiec, a w nim wojownik. Nie, dobra, wiecie co? To jest przegięcie pały, żebym z wojownikami walczył na początku gry. Chociaż Patty sobie całkiem nieźle z nimi radzi. Ja już nie bardzo. Dobra, może jednego zabijemy? Oła. Oła. Dobra. O, jeszcze szczur się nawinął. Włócznia. Wojownik przy sobie nie ma nic, dobra. Patty ma pełne zdrowie, więc... W sumie, możemy w sumie tutaj wejść, czemu by nie? Skoro sobie w miarę radzimy. Zaraz się pewnie skończy jakąś pułapką. O, tam coś leży. Szczury, dobra. Dzięki temu trochę doświadczenia zdobędziemy. O, bożek. Coś mi się zdaje, że ten bożek zamknie nam przejście, ale my nie mamy w ogóle jakiejś żadnej przemiany w szczura, ani nic, żeby tam przejść. I co nam się to od razu wydarzyło, że to się zamknęło? Dobra, ja to zabieram. Póki co. Mam nadzieję, że przejście nam się chociaż... O kurde. No to dałem się załatwić. Jak dziecko trochę bym powiedział. Ale bożka zawsze można tutaj zabrać. Będziemy musieli po prostu tutaj szybko spację sobie wciskać, żeby uciec stąd. Dobra, bierzemy bożka. Splądrowano stary grób. Jakaś misja w ogóle się wykonała w porządku. Dobra. Patrzcie. Assassin's Creed normalnie. Mam nadzieję, że więcej pułapek tutaj nie będzie, ani pająków. Jeszcze możemy tutaj w sumie na północ dalej wyjść. Zobaczymy, co tutaj będzie. Aha, wyjdziemy sobie na tą drogę jakby do mostu. Dobra. Mam nadzieję, że tu nie będzie jaguarów. A nie, są guźce. Guźce są spoko. My lubimy guźce. Dobre mięso, nie złe. No, Patty. Dawaj. Pięknie. O, ale go Patty ładnie tutaj załatwiła. To trzeba jej przyznać. Ona ma kurde. Tutaj ładnie wypala im. Surowe mięsko. Dobra, zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. O, proszę bardzo. Drewniana noga. Jakieś kolejne zadanie wykonaliśmy przy okazji. W porządku. Zapewne coś od piratów. Ktoś nogę drewnianą zgubił. Będziemy musieli ją przynieść. A my ją już będziemy mieć. Nie trzeba będzie chodzić 3 razy. Elegancunio. Można i tak. Zawsze to prościej. Później. W ogóle chyba sporo coś expa mamy, co? Czy nie? Dokładnie, mamy 2000 expa. Można by było coś wydać. Ja na razie te punkty zatrzymam, bo jeszcze nie wiem, jak wygląda tutaj sytuacja z muszkietem. Chociaż coś mi się zdaje, że ten muszkiet tak szybko jednak nie dostaniemy, jakbyśmy bardzo chcieli. Dobra. O, ale ładnie weszło w małpę. Pięknie. Szpony. Małpa, małpa. No, z małych małp szponów niestety nie ma, ale ja jeszcze pójdę sobie tutaj tą drogą, bo tędy teoretycznie mieliśmy iść. I coś mi się zdaje, że tutaj będą jeszcze jakieś różne ciekawe zwierzątka. Dokładnie, już widzę tam pustego guźca i skrzynię, której pilnuję. Śmiało lejemy go w pałę. Bum. Ja coś mi się... Będę musiał kuli dokupić do mojego pistoletu, bo on jest naprawdę dobry. Przyspiesza walkę i to znacząco. Dobra. Taki szkielet. Guźce go pożarły. Złoto, zapasy. Wszystko jak najbardziej tutaj mi się przyda. Chociaż to przez to mnie... O, żyła rudy. Dokładnie. Ja tutaj jeszcze przepatrzę tą jaskinię. Bo myśmy nie tą jaskinią weszli, co trzeba wcześniej. Czy coś po drugiej stronie będzie przed tą jaskinią? O, jedyne co to... Rośliny, więc w porządku. O, grzyb. Grzybki spoko. Zawsze to zapas żywności. My się coraz bardziej zbliżamy, moi drodzy, do samej wioski piratów. Więc zapiszmy sobie gierkę, bo czemu by nie?
O, w tej huście zaczynam już naprawdę wyglądać jak pirat. Fajnie by było, jakbym już mógł dołączyć do piratów i zostać piratem, aby założyć sobie cały ekwipunek pirata. Byłoby naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo miło. Żadnego komitetu powitalnego? Nikt z piratów tutaj tego nie patroluje? O, tutaj jest ta dolinka chyba, o której mówili. Żeby niekoniecznie się tędy zapuszczać. Tutaj jest przejście albo tędy. Zobaczymy obydwa. Jak najbardziej. Wiecie, exp to exp. Tutaj nie ma co wybrzydzać. Dobra. Wyzbieramy sobie oczywiście wszystko. I tutaj czeka na nas termit. Ciekawe, czy to są termity robotniki, czy wojowniki? Oto jest pytanie. Wydaje mi się, że to są zwykłe. Dobra, to są zwykli robotnicy, więc nimi sobie powinniśmy dać radę. Pięknie, tutaj wypaliłem. Patty, twoja kolej, ładuj. Pięknie. Ciekawe, czy jakieś szpony może uda nam się z nim wyciąć, albo jakieś odnóża ich zebrać. Byłoby naprawdę to bardzo fajne. Złoto zawsze się przyda. Dokładnie, odnóże. No, warto było jednak w tą piłę zainwestować. Dobra, czyli tutaj już mamy przejście tędy, na drugą stronę, ale my sobie jeszcze pójdziemy tam, wrócimy i przejdziemy tamtym przejściem, tak żeby tylko tam zakukać, co ciekawego tam jest. Dobra. I tutaj już jest fort piratów w porząsiu. O, tutaj trochę małp jeszcze do zabicia. Śmiało możemy tutaj je zabić. Kokosami nie rzucają, więc jest ok. O, ale żeśmy to zrobili, co? Teamwork pierwsza klasa. Pięknie. Ale tutaj zauważyłem, że nawet jak blisko są do siebie te potwory, to nie bije po dwóch, po dwa, tylko zawsze trafiam tego, który jest targetowany, a ten drugi się w ogóle jakoś nie łapie na te obrażenia. Może naprawili to w jakiś sposób? Chociaż, no przecież jak machasz mieczem i ci się jakiś potworek nadzieje, to fajnie by było, gdyby te dwa jednak padały, nie? Dobra, mamy kolejne... Cztery guźce w ogóle. Matko święto. Farma mięsa. Ała, w temie dwa biją. Trzy nawet. Patty się z jednym buja, a my z trzema. W porządku, można i tak. O, jeszcze spudłowałem niestety. Nie fajnie. Dobrze, chociaż jeden bije, nie dwa. Mam nadzieję, że ona to przeżyje. Dobra, ten z tyłu próbuje coś kuć. Gdzie on jest? A, dobra, tutaj sobie ucieka, bo Patty go trochę już tutaj sprała. Ja spróbuję go dogonić, żeby go wykończyć, żeby był święty spokój chociaż z tym. Dobra, temu strzelimy. Pięknie. Elegancko, finisherek. Dobra, zbieramy sobie wszystko z nich. O, Patty, ty sobie elegancko radzisz. Kobieta silna, kobieta niezależna. Ale za kilka sztuk złota w garach porobi. Więc nie jest tak źle. Oczywiście tutaj bez żadnych podtekstów. Nie mam niczego złego na myśli, drogie panie, które to oglądacie. Nie ma tutaj żadnych... wiecie, nikt tutaj was nie wyklucza w żaden sposób. Dobra, tutaj jest most jakiś też, kolejny. Dobra, ja tutaj przejdę tędy, bo żeśmy przed tym wyskoczyli. Tutaj są kolejne jakieś małpeczki do zabicia. Po rząsiu. Wyciągnijmy sobie naszą szpadę przecudowną. Mi w ogóle zostało 9 kul. Ja muszę zacząć kulę oszczędzać, bo zaraz coś mocniejszego wyskoczy, a ja w małpę wszystko walę. O, tutaj niech Patty sobie strzela, a ja będę tutaj wymachiwał szpadą. Dobra. Elegancunio. Pięknie. Kolejne szpony do kolekcji. Dobra, zobaczmy, gdzie ta droga prowadzi. Aha, to jest koniec generalnie. Czyli my musieliśmy... Nie, ja jakoś źle poszedłem, bo tutaj chyba powinna być droga. Ja poszedłem tutaj tędy, a tutaj chyba jest jeszcze jakieś wyjście. No nie wiem. Nie do końca chyba tak miało być. Ale w porządku. Zawsze to XP wpadł. Teraz mam chyba ze 2,5 tysiąca punktów już. Dokładnie, prawie 2,5 tysiąca. Ja to jednak jestem, kurczę, matematyk. Naliczam expa w głowie, nie potrzebuję wskaźnika. Więc lecimy sobie dalej, wróćmy sobie na główną drogę. Jeszcze się tam rozejrzę, bo tam po prawej stronie była jakaś świątynia, jakieś stare ruiny. Może uda nam się tam zajrzeć, co tam ciekawego się znajduje.
Coś mi się zdaje, że u piratów będziemy musieli dużo rzeczy załatwiać siłą i pięściami albo szpadą, więc fajnie by było, gdybyśmy tam przyszli już troszeczkę umocnieni. Może nie aż tak bardzo, ale chociaż troszkę, nie? Dobra, czyli to jest zamknięte. Może się otworzy kiedy indziej. Dobra. W porządku. Okej. Zostaje nam tylko iść tutaj do obozu piratów i zacząć z nimi rozmawiać, co tutaj ciekawego się dzieje. Klucz. I oczywiście klucz. Co ja w ogóle gadam? I mam nadzieję, że mnie wpuszczą tutaj za darmo, że nie będę musiał płacić żadnego haraczu. Dobra, skrzynia kolejna. Ja na razie mięsa nie smażę, bo może jakieś zadanie ze surowym mięsem tutaj będzie nas czekać, bo to jest całkiem możliwe. A na razie mam tutaj jedzenia wystarczająco. Gdzie się wybierasz? Do obozu piratów. To gdzieś tutaj? Zaraz, zaraz. Mówiłeś, że jesteś z Puerto Zacarico. Jesteś z Inkwizycji, czy coś? Raczej, czy coś. Kiedyś byłem, dopóki mnie nie wyrzucili. A, tak mówisz. Skąd mogę wiedzieć, że nie jesteś szpiegiem? Jestem poszukiwaczem przygód. Myślisz, że jest tam coś, o czym... O, dobra. Myślisz, że jest tam coś, o czym szpieg Inkwizycji by jeszcze nie wiedział? Że my, piraci, nie mamy sekretów? Na przykład? Na przykład, tam jest. A, to faktycznie sekret. A, czemu mam ci wierzyć? Podróżuję z Patty, córką Stalowobrodego. Stalowobrody ma wiele córek. Myślisz, że jego córka zadawałaby się ze szpiegiem? Wiem tylko, że zadaje się z różnymi typami. Dobrze, tutaj go kurczę raczej nie uda się zastraszyć, bo mamy tylko 10 punktów. Ale musisz mi zaufać. Spróbujmy. Komuś, kto tak wygląda? Bez szans! Znajdziemy inną drogę. Dobra, czy jest jakaś inna droga, żeby tutaj wejść? No, można teoretycznie wejść plażą. Więc pójdźmy sobie plażą. Zobaczymy, czy uda nam się tamtędy dostać. Nie będę tutaj się prosił chłopa. I też nie chcę niepotrzebnie wydawać punktów doświadczenia na zastraszanie i tak dalej. Skoro i tak tutaj jest expik, to warto to będzie tutaj pozwiedzać. Dobra, guziec dostał. O, muszę te kule. Dobra. Już mi kul trochę brakuje, ale trzeba to trzeba z nich korzystać. Nie ma co. Dobra. Pięknie. Już nie będę strzelał, jak Patty tutaj działa. Pięknie. Guźce zatwione, ale tam jeszcze chodzą sobie małpki. Elegancko, zbieramy sobie całe potrzebne mięsko. Sporo tutaj małp jeszcze chodzi. Tutaj w ogóle jest jakaś jeszcze taka zatoka. Więc warto tam sobie zaglądnąć. Może nie tyle co zatoka, co zagłębienie. Bardziej bym to nazwał. Boże. No, rzucałem kokosami, skubańce. Ale my jesteśmy na tyle dobrzy i silni, że dajemy sobie radę. Pięknie. Tam jeszcze dwie małpy chodzą. Ale na pewno tutaj na nie natrafimy, jak będziemy wracać, więc możemy sobie śmiało iść na razie tutaj w tą stronę. Zjedzmy sobie troś w międzyczasie. Tutaj czeka nas kolejny guziec. A nawet dwa. I co to tam jest? No coś ciekawego tam, kurczę, się znajduje. Zobaczymy zaraz. Jakaś skrzynia chyba. Auć. Pięknie. Ten z głowy. No dawaj, Patty. Strzelisz czegoś, bo mnie ten dzik denerwuje. Dobra, dało się. Wyzbierajmy sobie wszystko. Tego też. I jeszcze tutaj mamy tego pana do zebrania. Troszkę tak chyba jakiś obóz mały wygląda, czy się mylę. Nie wiem dokładnie, co tam kurczę jest, ale coś mi się zdaje, że będzie tam jakaś skrzynka. Co to jest? Jakieś wielkie truchło, łóżko, zamknięta skrzynia.
No troszkę wygląda na czyjś obóz, ale za to mamy tutaj jakąś perłę ciekawą. Co on tutaj upolował? Jakieś kurcze wielkie bydla chyba. Dość spore są te zwłoki, nie powiem, że nie. Dobra, lecimy sobie dalej. Okej, okay, zapasy żywności. Jak najbardziej możemy sobie ją zebrać. Przydadzą się. I tutaj czekają na nas te dwie cudowne małpy, które nam zostały do zabicia. O, pięknie Patty wypaliła. Jeszcze jedna. Zapomniałem o niej. O nie, ja spudłowałem. No, nie, jeszcze moje umiejętności strzeleckie nie są na takim poziomie. Dość wysokim. Dobra, ładnie. Zbierajmy sobie. Wszystko. Szpony. Elegancko. Mapa. Tutaj jeszcze czeka na... Tu jest jeszcze jakaś zatoka. Tutaj można wszystko wyzwiedzać. Ale my na razie może kierujmy się bardziej jednak w stronę... obozu piratów. Tam jeszcze są jakieś kurcze pozostałości. Dziwne. No, ciekawe, co my tutaj znajdziemy. O, małp tutaj jest od groma. Bardzo fajnie. Przy okazji sobie troszkę podekspimy. I zarobimy pieniędzy przy okazji. Więc kasujmy te małpy. Dobra. No. Ja oczywiście musiałem spudłować. Mam nadzieję, że Patty chociaż zaraz strzeli z czegoś. No, strzeliła w końcu. No, dawaj. Jeszcze tam jedna została. Ale ona na razie się nami nie interesuje. To my też no, niekoniecznie musimy. Dobra. Bierzmy sobie ze skrzyni wszystko. Pochodnia, zapasy, troszkę złota. Zawsze to coś. Bożo. Szybko małpa. Pięknie, nie trafiona. O kurde, chyba jakiś krytyk siadł. Patił tutaj. Z jej pistoletu, bo zabija małpę na hita. Elegancko. Zbierzmy sobie tutaj wszystko. Tutaj jakiś wodospadzik. Tam już też coś widzę, że coś leży. Muszelki. Pięknie, muszla. Ładnie. Tam jeszcze coś po drugiej stronie jest. O, tutaj jeszcze jakaś roślina. O, lecimy szybciutko. Grzyb poku. Pięknie, tu są jeszcze jakieś dwie roślinki sobie rosną. Miało je możemy sobie też wziąć. O, po drugiej stronie też coś jest. Co tam w ogóle po drugiej stronie słychać? Tutaj jest jakaś mała zatoka. W sumie kusi mnie, żeby tam zaglądnąć od razu. Nie, czemu nie? Nie będziemy chociaż musieli tego robić później. Chociaż pewnie jak wejdzie gra na kolejny rozdział, to te potwory się znowu pojawią. Ale nie wiem, czy w całej wyspie, czy to będzie takie losowe miejsca, takich miejscach, gdzie są zadania. Też to jest całkiem możliwe. No, co tutaj jest? Może tutaj jakieś zadanie dla piratów już możemy sobie zrobić przy okazji? Oho, jaki krabik. Okej. Okay. Ja nie wiem, czy z wielkim krabem sobie poradzimy. Zobaczymy, co Patty na to. Dobra. O cholera, to bije. O, kopnęła go. No, ja nie umiem kopać. Na szczęście Patty potrafi. Dobra. Nie, to w takim razie sobie jakoś poradzimy. No, no spieprzaj. Pięknie tutaj wszystko pada. Elegancko. Wszyscy padli. Dobra, a co z kraba zdobędziemy? Muszla ostrygi. W porządku. Wiecie, zawsze to może być perła w niej, więc to nie jest wcale taki głupi lód z niej. O, kolejne piaskowe kurcze gady. O, na szczęście trafiłem, bo kuli już mi zaczyna trochę brakować. Dobra, ja pójdę z nią tutaj. Pomogę jej trochę. No, ała. Dobra, jeden leży. Patty, byś zaczęła coś bić, a nie? Pięknie. Się z nimi tutaj uporaliśmy. Zbieramy sobie oczka. Muszelki. Elegancko, tutaj jeszcze mamy zapas żywności. Nawet więcej tych zapasów żywności tutaj jest. Może tutaj rośnie jakaś tajemnicza roślina, której wcześniej jeszcze nie spotkaliśmy? Nie, póki co
Oprócz zapasów żywności nie ma tutaj nic ciekawego. No, oprócz rzecz Expo oczywiście, które udało nam się tutaj zdobyć. W porządku, dobra. Wracamy sobie nad główną drogę. Już niewiele nam do miasta zostało, żeby dotrzeć. Pójdziemy sobie tędy teraz. O, już myślałem, że zaraz coś wyskoczy, a to tylko po prostu fala uderzyła o brzeg. Najsik. Tutaj więcej tych muszelek. Ale tutaj te piaskowe potworki wyskakują, jak się chodzi po plaży sama. Ich nie widać, więc trzeba tutaj kurczę i tak chodzić. Mam nadzieję, że coś zaraz wyskoczy. Tam jest jakaś skrzynka. Całkiem możliwe, że zaraz coś się pojawi. Chociaż niekoniecznie musi zawsze, nie? Dobra. Skrzynia. Piękna skrzynia. 25 sztuk złota. Pięknie. Już lepiej to trochę wygląda niż... oczywiście... 10 sztuk złota, które zazwyczaj znajdujemy w takich skrzyniach. O, tutaj już ktoś stoi na plaży. Chyba pilnuje wejścia do obozu od tej strony. Może jego uda nam się jakoś prościej przekabacić, a może nawet sprać mu skórę. Całkiem możliwe. Tutaj można też nawet wejść dookoła. Chyba bardziej takim sposób nieproszony. Dobra, zobaczmy, czy nas tutaj wpuści. Pogadajmy z nim. Blake? Pytam, skąd się tu wziąłeś? Przecież Fens nie chciał cię wpuścić. Ja... Daruj sobie. Wkrótce odbijamy. Dokąd płynie ten statek? Nie twoja sprawa, koleżko. Czy jesteś ze Stalowobrodym? Tak. To największy kapitan, jakiego nosiła Ziemia. Przeklęty czy nie, popłynąłbym z nim na koniec świata. Dobrze. Przeklęty? Stalowobrody przeklęty? Owszem. Morskie potwory siedzą nam na ogonie, odkąd splądrowaliśmy świątynię. Dlatego mam punkt obserwacyjny. Berbeluch awanturował się o te potwory, więc kapitan powiada: Blake, pozabijaj dla nas te dranie. Więc to właśnie robię. Rozgniatam drani, jak tylko się pojawią. A jakie morskie potwory w ogóle? Morskie potwory. Piaskowe diabły. Okej. Opancerzone kraby. Cwane z nich skurwiele, ale ja też mam swoje sposoby. Pomóc ci? Potrafisz kopać? Co masz na myśli? Dociśnij butem. To najlepszy sposób na wykończenie tych skurczybyków. Pokażę ci. Daj mi jakieś wskazówki. Jakie? Okej, pokażę, jak się kopie. Jak opatrzyć rozcięcie, jak lepiej opatrywać rany. Spoko. Dlaczego jesteś sam? Ci dwaj, których Berbeluch kazał mi dać Curtisowi, okazali się dupkami. Po co komu oni potrzebni? Sam sobie poradzę. Jak mawiała moja kochana mamusia, prawdziwy pirat jest zawsze gotów na cios. Okej, w porządku. Czyli dostaliśmy chyba od niego zadanie, żeby wykończyć sobie te piaskowe robale, tak? Posterunek piratów. Nie, nie dostaliśmy od niego zadanie, żadnego zadania, jeżeli o to chodzi. To co, on nas wpuści tam? My sobie teoretycznie poradziliśmy z nimi. On nauczy nas kopać. To będzie bardzo przydatna umiejętność do walki z tymi dużymi krabami, bo inaczej no, ciężko się z nimi walczy. Dobra. To jest boczne jakieś wejście w ogóle chyba do tego obozu. Tutaj jest jeszcze jakaś skrzynia. Czyli mi się zdaje, że tutaj zaraz się te potworki zlecą na nas. Chociaż coś cicho tutaj, dziwnie jest. Podejrzanie cicho. Dobra, zapasy żywności. Pięknie. Kolejny krwawy korzeń. Dobra, ja się wrócę, żeby się zaraz nie okazało, że się na nas rzucą ci piraci, że weszliśmy tutaj niepostrzeżenie. Chociaż jest też taka opcja w takim razie, skoro jest tutaj wejście, ale ten może nas chyba wpuści, nie? On się do nas tutaj nie czepia, że wchodzimy sobie tutaj do obozu. Nie ma z tym problemów większych. Chyba. Dokładnie. Weszliśmy sobie na luziku. Bez wszczynania jakiejś awantury. Tutaj jest ten kowal, od którego musimy otrzymać wytrych dla Largo. Dzięki czemu on nas nauczy otwierać skrzyni. Porozmawiamy sobie ze Stone'em w takim bądź razie. Przydaj się w końcu do czegoś. Przynieś mi wody. Możemy najpierw porozmawiać. A co? Jesteś kobietą?
Okej. Pogadajmy o Largo najpierw. Largo ma problem. Tylko tyle potrafisz? Nie ma już Larga, którego znam. Więc skąd mam tę chustkę? To chyba Largo. Siedzi w więzieniu, w Puerto Sacarico. Co ci to obchodzi? Potrzebuję kilofa, by go wyciągnąć. Więc to dla ciebie ważne. 500 sztuk złota. Ej, dziwnie działa, kurczę, te dialogi. Mówi, że kilofa, a potrzebuje wytrycha? O matko. Powiedział, że ty jesteś mu winien pieniądze. A to zakłamana szumowina. To w jego stylu. Jeśli go nie wydostanę, powieszą go. Wybieraj. Jeśli oni go zabiją, nie będę mógł skopać mu tyłka. Okej, okay. Napisy całkowicie mówią co innego niż oni mówią. To jest trochę dziwne. Gotowi? Oczywiście. Broń naostrzona, dużo prochu. Brama zabezpieczona i silni wojownicy mogą nadchodzić. A jeśli idą od plaży? Znasz protektorów. Nie wiedzą co robić, gdy widzą bramę. Ale chwilowo bardziej martwię się o te paskudstwa. No nie patrz tak na mnie. To ogromne kraby. Wielkie bydlaki. Masz brudne myśli, chłopcze. Co masz zamiar zrobić? Berbeluch chce się pozbyć Stalowo-Brodego. To jego wina. Te kraby zaczęły tu przychodzić, odkąd on się pojawił. Co z tego? Tępy jesteś? Jest przeklęty. Wszędzie za nim idą. Jaka jest najlepsza broń przeciwko krabom? Buty. Kopie aż wyzdychają. To jedyna droga. Potem możesz zrobić z nimi, co ci się żywnie podoba. Dobrze, a obejrzymy te ostrza jego? Masz. Dobra, schemat bułatu. Ale możemy mu troszkę rzeczy sprzedać. Jestem ciekaw, ile dostaniemy za... właśnie za te szpony i odnóża. Dostaliśmy całkiem sporo, od razu się inwestycja zwróciła, więc naprawdę było warto. Kafaratkę mogę sprzedać, srebrne kielichy też mi nie są potrzebne. Bożka sobie zostawię, mamy 1300 sztuk złota. A czego może mi nauczyć ciekawego w kowalstwie? Nie chcę dla ciebie pracować. Chcę sam wykuć własne ostrze. Co u licha jest nie tak z moimi ostrzami? Kup i sam się przekonaj. Jeśli chcesz wykuć własne, zapłacisz mi tak, jakbym ja sam je zrobił, jasne? Dobrze, pokaż mi jak wykuć miecz, 1000 sztuk złota. Dobra, czyli na razie sobie to zostawimy tak jak jest. Dobrze moi drodzy, w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Standardowo zachęcam do łapeczki w górę i subskrypcji. Trzymajcie się, cześć, do kolejnego odcinka.